Witam wszystkich serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj spojrzymy sobie na kolejne ciekawe urządzenie, a będzie to tym razem taki oto napęd zewnętrzny. Omawiany przez nas dzisiaj produkt to zewnętrzny napęd optyczny, który został zakupiony za 34,99 zł na portalu Ale Drogo na dzień 15 listopada 2018 roku. Oczywiście kwota ta jest podana bez kosztów przesyłki. Całość napędu prezentuje się tak. Tutaj mamy diodę ukazującą odczyt naszego nośnika, przycisk wysuwający klapkę. Pod spodem tutaj mamy gumki antypoślizgowe. Tył prezentuje się dokładnie tak. Jak widać, jest to zewnętrzny napęd, co świadczy o tym, że możemy go przenosić i podpinać na przykład do laptopa, kiedy tylko chcemy i gdzie tylko chcemy. Bardzo przydatne urządzenie, jak dla mnie i na pewno dla wielu ludzi. Zastosowany napęd to Panasonic UIDA 760, prędkość odczytu płyt DVD to 8 razy, DVD DL 2,4 raza. Prędkość odczytu zwykłych płyt CD to 24. Co ciekawe, za pomocą tego urządzenia możemy też nagrywać płyty. Z tyłu tutaj znajduje się wejście na zasilanie. Otrzymujemy tutaj taki oto właśnie kabel. I następnie możemy podłączyć właśnie nasze urządzonko. Waga tego urządzenia to 330 gram. Nie wymaga tutaj to urządzonko żadnych sterowników, ponieważ gdy je podłączymy, to automatycznie zostaje ono wykrywane przez komputer. Współpracuje z każdym systemem Windows, począwszy od 98 wzwyż, a także z Linuxem, Maciem. Co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? No, nie wymaga to dochodzenia do uruchomienia po prostu jakichś dodatkowych zasilaczy. Wystarczy właśnie tylko port USB i tego typu kabel. No ale dobrze, teraz sobie podłączymy nasze urządzonko. No dobrze, teraz podepniemy sobie nasze urządzonko do takiego taniego netbooka. Jest to Kyano Slim Note 10.1. Omawiane był przeze mnie 30 marca 2018 roku w odcinku numer 33. Jeśli chcecie do tego powrócić, to tutaj właśnie powinna teraz wyskoczyć informacja. Jak widać, użytkowany jest już ponad rok czasu i ma się dobrze. No, ale dobra, to do dzieła. No dobrze, teraz podepniemy sobie nasze urządzonko do komputera i jak widać, żaden dysk jeszcze nie jest wykryty, no bo jakże inaczej może być. Bierzemy teraz nasz kabel w łapki i podpinamy do portu USB. Zamrugała nam tutaj zielona dioda, ukazująca nam fakt, iż nasze urządzenie jest gotowe do działania. Pojawiła nam się już też ikonka z dyskiem. Jak widać, nie potrzebujemy tutaj żadnych sterowników, jak wspominałem. Wystarczy tylko nasze urządzenie podpiąć do portu USB, do komputera i z automatu jest wykrywane. Sprawdzimy sobie teraz, jak prezentuje się tutaj klapeczka. Muszę niestety robić wszystko jedną ręką, ponieważ w drugiej trzymam kamerę. A prezentuje się to dokładnie tak, jak widać. Laser. No i teraz weźmiemy sobie w łapki. O co my tutaj mamy? Jakąś płytkę. Pity. Bardzo, bardzo poważne rzeczy, moi drodzy. No i nasza płytka już jest. Pity, pity. I odpalamy. Zobaczymy, co się będzie dziać. I jak widać, nasze urządzenie działa. Nie ma żadnych problemów. Także wszystko działa tak, jak należy. Weźmiemy może jeszcze jakąś inną płytkę.
Tutaj coś jest. O, taka malutka. Nie wiem, co to jest. Zaraz się dowiemy. Także czytnik ten nie ma żadnych problemów z płytami, jak widać. Coś nam tu wyskoczyło. Coś po chińsku. Także tak to, moi drodzy, się prezentuje. Napęd jest cichy. No i cóż, mogę więcej o nim powiedzieć. Polecam ten produkt jak najbardziej. Tak jak mówię, jest to przydatne urządzenie, jeśli nie mamy w laptopie napędu, czy to w komputerze. Zawsze warto mieć takie coś przy sobie. To by było na tyle z mojej strony. Ja dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej!